Dzień dobry, witajcie we wtorek 2 listopada. Posłuchajcie, jakie dzisiaj czytamy Słowo Boże. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a Twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie Twoją wieczną światłością. I ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Drodzy, rozpoczęliśmy, jak to się mówi, taki mglisty i szary czas w naszym roku kalendarzowym. Jest to bardzo niebezpieczny moment dla tych, którzy poruszają się po drogach samochodem i z drugiej strony bardzo niebezpieczny moment dla pieszych, którzy poruszają się poboczem, ponieważ ta szybko zapadająca ciemność bardzo zmniejsza widoczność. Dlatego, że właśnie szybko robi się zimno, szybko robi się ciemno. Jak to śpiewamy w znanej pieśni, cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc, tak te słowa właśnie pasują wyjątkowo do tego czasu późnojesiennego, w którym mam wrażenie, że ta właśnie szarość i mglistość nieraz zgodnie idzie w parze z naszym nastrojem. Nieraz dopada nas przygnębienie, jakieś takie zniechęcenie. Brakuje nam tego fizycznego ciepła, fizycznego blasku słońca. Dlatego tak szczególnie w tym dzisiejszym kontekście brzmi ten dzisiejszy drugi werset biblijny o niesamowitym źródle prawdziwego blasku i słońca, którym jest Jezus Chrystus. Ten werset tak niesamowicie zachęca nas do tego i przypomina nam o tym, że Chrystus jest całkowitą światłością i właśnie jako światłość przyszedł na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy w Niego. Czyli nawet takie dni, o jakich wspominałem, mogą być oświecone Bożą mocą i Bożą siłą. W jaki sposób? Czytamy, że każdy, kto w Niego wierzy, czyli nasza wiara, moja osobista wiara, Twoja osobista wiara, rozjaśniają smutek i przygnębienie, rozjaśniają to wszystko, o czym wcześniej właśnie wspomnieliśmy. To jest niesamowite, bo Chrystus jest całkowitym blaskiem, w Nim nie ma żadnej ciemności i On tym blaskiem chce się również podzielić z Tobą przez wiarę w Niego. Drodzy, dlatego dzisiaj pragnę Wam życzyć takich dwóch rodzajów blasku. Pierwszy to jest właśnie ten blask od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który potrafi rozjaśnić wszystko to, o czym dzisiaj mówiliśmy. A drugi rodzaj blasku to jest odblask. Pamiętajcie, kiedy wychodzicie z domu, szczególnie wieczorem, zabierzcie ze sobą prostą opaskę na rękę odblaskową. Ona sprawia, że widać nas z bardzo daleka i w ten sposób pokonamy te mroki jesienne i w ten sposób również niebezpieczeństwa. A teraz pomodlimy się jeszcze o to, by Bóg właśnie zadziałał, by był z nami, ochraniał nas. Pomódlmy się. Panie i Boże nasz Jezu Chryste, Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś całkowitym blaskiem, światłością. Ty rozjaśniasz nasze umysły, nasze serca. Ty jesteś tym światłem, które wskazuje nam drogę, prowadzi w konkretnym kierunku. Dziś prosimy Cię z samego rana. Rozjaśnij wszystko to, co w nas ciemne. Ty doskonale wiesz, co to jest. Przez swoje odpuszczenie grzechów, przez swoją miłość, przez swoje przyjacielskie objęcie nas ramionami prosimy, bądź blaskiem i światłością, ale również i ochraniaj nas i strzeż w tym czasie, jaki nadszedł, tym niebezpiecznym, jesiennym czasie. Powierzamy się w Twoje ręce, wierząc w Twoje obietnice i obecność. Bądź z nami. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego powierzamy się w Twoje ręce. Amen. Dziękuję Wam bardzo. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia, do zobaczenia.